zrobienia pasjastego biżuterii jest dawno nieaktualny. Pan powinien o tym wiedzieć, skoro jest to kamień polskiej dyplomacji, skoro Sandomierz jest światową stolicą krzemienia pasjastego, skoro kamień wcześniej używany przez 4000 lat do utwardzania polnych dróg podnieśliśmy do godności klejnotu monarszego, bo moją biżuterię nosi królowa belgijska akurat. To jest nobilitacja tego kamienia. Wyżej już nie można. I wydaje mi się, że uczestnictwo w warsztatach, nie tak jak pan mówi, bo pan znów się pośliznął, proszę pana, nie szkółki, bo szkółka owszem też, ale przyjeżdża tylko tak po prostu bez żadnych zobowiązań finansowych, żadnych absolutnie. Dwie szkoły wyższe, nie w Warszawie, a w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, jedyny w Polsce kierunek projektowania biżuterii, katedra jedyna w Polsce. Druga szkoła, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania, też z Łodzi, gdzie mają kierunek jedynie, pracownie mają jedynie projektowania biżuterii. I gościnnie przyjeżdżają pokibicować Szkoła Średnia, Liceum Plastyczne z Częstochowy, bo jeden ze studentów, który z ASP z Łodzi, który był tutaj u nas na warsztatach, tam jest wykładowcą w tej chwili, tam wszczepia ten nasz krzemień pasiasty. I po prostu on ich tutaj przywozi, raz mi przywiózł 70. I po to, aby mnie zrobił wykład na temat krzemienia pasiastego, abym pokazał, co to jest ten krzemień pasiasty. Pan z dużą łatwością deprecjonuje zbiór, którym pan akurat zawiaduje, ale proszę pana, tam w tej chwili w tym zbiorze są dwaj jedyni profesorowie zwyczajni od biżuterii w Polsce. Nie mówiąc o pracownikach niższych, pracownikach dydaktycznych Akademii Łódzkiej czy Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania. Mało tego, tam ja zapraszam również nie tylko szkoły, bo ja jestem członkiem Stowarzyszenia Twórcy Form Złotniczych i zapraszam kolegów, którzy już mają duży dorobek w projektowaniu i wykonywaniu biżuterii. I zapraszam ich na te warsztaty, to są dorośli ludzie, to są poważni ludzie i oni też tutaj się u nas uczą krzemienia pasiastego, jego stosunku do tego kamienia, jego roli. I tym sposobem ten kamień, dzięki tym warsztatom, które trwały 15 lat w sumie, kamień zaistniał w świadomości Polaków i nie tylko Polaków. Proszę państwa, jeżeli wypchnęliśmy już bursztyn z dyplomacji, z pomników dyplomatycznych, bo bursztyn mają wszystkie kraje nadbałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Rosja, Ukraina nie nadbałtycka, ale ma kopalny bursztyn i w to miejsce przed krzemień pasiasty, to cieszmy się z tego, panie dyrektorze, i dmuchajmy na to i nie wpuszczajmy na plac swój, muzealny plac, który w jakiś sposób też nobilituje stragany z najtańszą formą biżuterii z krzemienia pasiastego. Gdy tymczasem przed chwilą pan mówi, że to nie można, a nie można to, tamto, proszę pana, pan wpuścił śmieci z tego, z krzemienia pasiastego na muzealny dziedziniec, gdzie ma pan w piwnicach najlepszy i jedyny w świecie zbiór biżuterii z krzemieniem pasiastego. Chyba jakaś nielogiczność.